Hejo, cześć, witajcie moi was w kolejnym odcinku z Minecrafta. Słuchajcie, dzisiaj, tak jak zawsze, jak mówię na początku, co będziemy robić? Dzisiaj spróbujemy pójść do kopalni, zdobyć trochę więcej żelaza, może zdobyć jakieś złoto, może zdobyć też, może zdobyć też jakieś diamenty, zobaczymy, fajnie by było. Dlatego przygotujemy się, musimy trochę więcej jedzenia wziąć, bo my prawie jedzenie nie mamy przy sobie. Weźmiemy srałą wołowinę, upieczemy, stawimy tego kuźwa, ten bruk cały tutaj, bo mam tyle tego kobla, że Jesus kurwa Christ. Drewno tu, a, to są dwa różne. Żelazo mamy, zrobimy sobie sikierkę z żelaza jeszcze. Więc, a jeszcze to jednak wezmę to drewno, tutaj wsadzę, niech się nam mięso upiecze. Zrobimy na szybko patyki. Dobra, i zrobimy jedną sikierkę z... Sikierkę. Czym sikierę? Killów ja chcę. Jak się robiło killów? Bro, nie pamiętam. Pomóż mi ktoś! Jesus! O! Oczywiście wiedziałem jak to się robi. Tylko robiłem was w bambuko. Więc będziemy mieć żelazne killów i żelazna sikiera. No na razie nie będzie nam potrzebna. To nam starczy. Może by się jakiegoś armora zrobiło? Tylko nie pamiętam jak się armora robiło. O! Lul. Tak się robiło armora? Zbroja. Weźmiemy sobie to. Tak się chyba hełm robiło. A jak się robiło spodnie? Tak się robiło spodnie, to sobie jeszcze spodnie zrobię. Mamy jedną sztabkę żelaza. To zostawimy. Tarczę mamy przy sobie. Zamknij japę, kurwa, chamie. Mamy przy sobie... Mamy tarczę. To tarczę będziemy mieć. Zrobimy sobie jeszcze łopatę. Zrobimy drewnianą łopatę, bo nie chce mi się robić. Albo kamienną łopatę sobie zrobimy. Po prostu na szybko. I będzie można iść zaraz. Tu zostawimy jeszcze tego kobla, zostawimy te drewno. Zrobiło nam się mięso, zrobiło się. Tak na razie tyle powinno starczyć. Nałożymy nasze żelazne zbroje. I jak na razie, jak to głupio wygląda. Jak na razie jesteśmy gotowi. O, mogę w lewej ręce trzymać miecz? Lol, to mogę dwie bronie mieć? No, nie wiedziałem. Tym jak coś się bronimy. Dobra. I możemy się przejść. Jak za synem gadałem, gdzie mogę. A ludzi mi też ktoś napisał, że mogę z tych niebieskich kwiatów barwnik zrobić, żeby na przykład inny kolor łóżka zrobić albo coś. To na razie nie, na razie niech będzie takie łóżko. Potem jak coś zrobimy z barwnikiem. Się pytałem jak wyglądają jaskinie. Po prostu powiedział, żeby szukać dziur w ziemi. Więc sobie poszukamy dziur w ziemi. Jajko! Jesus! Czemu ja tyle drewna mam przy sobie? Jesus Christ. Nie potrzebuję tyle drewna. Kolejne jajko. Najlepsze jest znowu moja dziewczyna jest u mnie. Ona jest tam prawie codziennie u mnie. Leży, ogląda coś na telefonie. A ja... Grom w Minecrafta. Dobra, tu... Czy tutaj w ogóle... Lul. Jakie dźwięki. Jezus Mary. Konik! Napiszcie mi, jak się... O nie... Ja mogłem torcze zrobić. Idę szybko do domu zrobić jeszcze torcze. Zapomniałem o tym, żeby torcze jakieś wziąć. Ci torcze są ważne. A zrobisz full, niech tam będzie. Ile tych torczy? 36.
No to mamy 8 za dużo. No mamy aż tyle. Jesus. To zostawimy. Zjemy sobie jedzenie, które mamy. No i idziemy, bo tam chyba jaskinię właśnie widziałem. W tamtą stronę. No muszę zapamiętać, jak w ogóle wrócić do domu. Bo jak nie będę wiedział, to słabo będzie. Chyba pobiorę też sobie jakiegoś moda po prostu, żeby mieć minimapkę. Wtedy po prostu będę wiedział, jak wrócić łatwiej. Z minimapką jest zawsze łatwiej w grach. Tutaj też chyba można mapy zrobić, ale to chyba u tego typa trzeba tam robić. Jezus, kurwa, nie wiem. Tu jest. Wow. Świetnie. Wow. Jaskinia. Chuj, nie ma jaskini, nie ma kopalni. Tylko noc się zbliża. Więc może zamiast teraz iść... Jest to konie się słyszę. Co to jest za biom w ogóle? Wygląda jakby martwy był. Wrócimy do domu. I przygotujemy się jeszcze... Jedzenie jeszcze zrobię. Żeby mieć więcej. I kurwa mać, nie pamiętam. No jedzenie sobie zrobię. I ruszymy na drugi dzień. Bo zapomniałem już. Odcinek już trwa 7 minut, co tutaj jest? Może tutaj pójdziemy w dół? O, to by był dobry pomysł. Zobaczymy, pójdziemy może tutaj w dół. Może tam coś znajdziemy. Spaczko. Zobaczymy, spróbujemy tak dużo jeszcze steka normalnego upieczemy. Drewna nie ma, to wezmę trzy wezmę. Spróbujemy zrobić żelazo, złoto może spróbujemy zdobyć, bo fajnie było. I jak coś tego. Nie pamiętam, jak to się nazywa. Złoto, żelazo i może diaksy jakieś znajdziemy. Wiem czego, żeby nie robić, to żeby złotych rzeczy nie robić, bo one się szybko psują. Więc nie będziemy robić złotych rzeczy. I tego kurczaka może bym upiekł. Jeżeli jeszcze da radę. Tu jeszcze schowamy ten proch. Znaczy to schowamy. Ja tu jeszcze poza odcinkiem szybko sobie wszystko poukładam. Żeby jakoś to miało, wiecie, ręce i nogi. Żeby po prostu tak tego to wszystko tak nie leżało sobie. Dobra, kurczak zrobiony. To niech wypada. Idziemy tutaj obok domu, zobaczymy co tu znajdziemy. Może to jest jakaś... coś znajdziemy, jakoś jak głęboko zejdziemy. Na razie musicie jeszcze, wiecie, zrozumieć, ja jeszcze się uczę dokładnie, co ja mogę tu robić. Jesus Christ! Mother fuck! What the fuck? Ej, co to kurwa jest? Wolol. Nie jest tu, gdzie bym byliśmy? Oj, ja pierdolę. Jezus. Ciebie słyszę. No. Okej, okay, to czyli tutaj mamy... Jakby... Tutaj sobie zrobię wyjście po prostu. Nie wiem dlaczego to tutaj postawiłem. Tutaj sobie poszukamy. Czemu tu jest tak się to buguje? Co to w ogóle jest? Okej. Jakiś się inny kamień. Dobra, pozbieramy węgla. No i też węgla będziemy zbierać. Takie, wiecie, normalne rzeczy po prostu. Tam jest jeszcze dużo. Się podbuduje.
Chodź tu, wągiel, chamie. A, zła rzecz. Co myślę, czemu to nie kopię, nie? Jak się swoje rzeczy używać, oczywiście, że się nie kopię. To... Co to kurwa są te ząbek jest? Chopie, chodź tutaj! Chamie, chcę się napierdalać, ja wam mówię. Gdzie? Where are you? A to tu, gdzie my wcześniej byliśmy? Czy nie? No czy, oczywiście, czyliś już po niemiecku nawet gadam na swoich odcinkach. Tutaj będziemy, się będziemy kopać tutaj, tu. Tutaj. Zobacz stąd w dół jest. Czy gdzie to jest? Trochę mnie dziwi, że tutaj ze ścianą... O! Wungiel! Jesus! Wungiel! Dobrze, wungla trochę możemy zebrać. I to tak dużo. Jezus. Diamenty podobno, tak jak oglądałem filmik, to diamenty strasznie głęboko są. Jakoś chyba na E po prostu są i tak strasznie głęboko. Czy trzeba... Oczywiście metoda jest nie iść prosto w dół. To nie jest dobrze. Ale dużo ludzi po prostu mówi, tak najszybciej się zdobędzie diamenty jak się chce. Oczywiście też chcę diamenty zdobyć. Ale czy ja chcę od razu tak? Żeby tutaj od razu w dół się kopać. Czy naprawdę jestem tu, gdzie zacząłem? Tak. Trzeba w dół się kopać. Mogłem jeszcze jeden sobie zrobić. Kill off. No ale o tym nie pomyślałem. Jak zawsze. Mój kolega, który tam prawie nigdy w Minecrafta przed tym nie grał. Jesteśmy tu, gdzie byliśmy wcześniej. Świetnie! Świetnie, kurwa mać, ja to jestem w ogóle. Widzicie jakie jestem? Chłopak, ja wam wszystko znajdę, ja to przez mapy, kurwa, znajduję swoje stare jaskinie. Jest, okropny jest. No powinienem grać w gry w ogóle. Tak jak myślę. A wy też tak uważacie? A ja też. Jezus Maria. To jestem głupi. Nie no, ale dalej będziemy się w dół kopać i chyba sobie będę musiał zrobić... Pewnie źle też buduję i czemu cały czas słyszę tu moby? Nie wiem, co one tutaj są? Aż tak głęboko też? No, bycie chuj strzelił. Jezus Maryjus. Idę po nowy kill off do domu. Jak sobie będę nowy kill off, to... To ten. To wrócimy. I tam pójdziemy dalej. Nie chcę się z nim walczyć, ale... Trzeba. Tylko już nie mam tego żelaza. Słabo. To zrobię sobie dwa po prostu z kamieni. Dwa po prostu. Mam tyle kamienia, że naprawdę musiałem wziąć kamień. Z tego. Really bro. No. Ja jestem taki mądry. Jak widzicie? A to dioryt jest. Co myślisz? Tak, ja to jakoś jeszcze nie ogarniam, jak widzicie, tego wszystkiego. Dlatego może mi to czasem dłużej zajmuje niż dla niektórych weteranów, czy można tak to powiedzieć. Ale jak mówię, się uczę cały czas jeszcze tego wszystkiego tutaj. To powinno starczyć. Dobra, idziemy na dół, zobaczymy. Co pierwsze widziałem, no to już, że tam jest
Jak on się nazywa? Szkielet. Pewnie źle też buduje te tunele. Ale... Nietoperz? Tylko tu widzę. To żelazo jest. Zabuduję się na razie tutaj. Żeby mi tu żaden chuj nie przeszedł. Co ty nie to... Wydaje całkiem te dźwięki jak ten zombie. Żebym ten... Nie topesz, halo. Halo! Kurwa, kolego! Zabije mnie toperka! Teraz tak myślę, czy ona zasnęła, czy nie? Bo ona leży tam. Się wydaje, jakby zasnęła. Ta żelazo, dzięki Bogu. O, jeszcze więcej, Jesus. Jesus Christ. Coś tu jeszcze jest? Oprócz... O Jezu, nie toperek. O Jezus! Fuck you! Fuck you! Motherfucker! O ty! O, by was chuj strzelił! Oha! Motherfucker! Ty chuju. Ja nie chcę tak spierdalaj, chamie. Jezus Maria. To brzmi jakbym tu siedział ze ścianą. Lul. O Jezus! Jezus! Fuck you, motherfucker! Yo mama ogli, nigga. Kurwa mać. Halo? Halo? O Jezus! Co? Kurwa mać. Jezus. Co to jest? Gdzie ja wylądowałem? Okej, okay, tu nic nie może mnie zaatakować. Kurwa mać, zawał, nie? Kurwa zawał. Jezus. What the fuck? Co tu jest? Wytłumaczy mi ktoś, czemu do tego... Halo? Michał? Halo? Jezus? Toń? Co to jest, chłopie? Czemu tak wysoko się spróbowałem? Nie. Mam jeszcze tego kobla. Z kobla sobie będę budował. Jezu, się wystraszyłem już tam, jak ich tak dużo było. Czym, co ja sobie myślę cały czas, czy jest noc, czy jest dzień, ludzie? Bo jak jest... jak jest noc, to trochę wyjść by było tak słabo. W ogóle, czy ja pamiętam wyjście? Ja nie pamiętam. Chyba. Nie jestem pewien. Utknąłem, kurwa, na zawsze. Mi amigo, I am very, kurwa, dead. Ale mnie te kurwa zombie wkurwiają, nie? Aaaa! No. No, ale chuj, czeka!
Jebany. Czeka. Kurwa, jego mać. Ham. Mnie wszystko, ja mogę ze wszystkim walić, ale kurwa, creeper. Bro. Z nimi nie chcę walczyć. Nienawidzę creeperów. Pomyślcie co, ale... Tfu, nie będę mówił, dopóki nie wyjdę sobie. Siedzę sobie. Tutaj. W tej dziurze. I creeper mi wbija. O Jezu! Zawał. Zawał, kurwa, zawał. Ale ile żelaza. Nice. O, tu jeszcze jest. Myślałem, że jest nawet na za... No dobra, już tego mam tyle tego, że... Co to było? Nie, no, 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 motherfucker, kurwa, nie. Halo? Halo? Jesus? Pierdolę to. Kurwa, run forest. Run. Teraz znaleźć wyjście. Nie, stamtąd nie przyszłem. Ja przyszłem stąd. Jezus. Paru. Nazywasz bezbronne, bezbronne zwierzę parową. Tak. Marsz, marsz, Dąbrowski. Nie wiem czemu to mówię. No mam 21 ród żelaza. Halo? Skurwiel. Ej, ej! Ty... Madafaka, kurwa mać. Mały zombiak. Co za ruda, suka. Śmieszne, jak ja się boję, mały zombie. Jezus Mary. Ale kur... na mnie zbiegł, wy widzieliście to? A, tu woda jest. Okej. W ogóle jak w wodzie się kopie, to wiecie, że szybciej jest, nie? O Jezus, kurwa nie. Dobra. Jak na razie jaskinie przeszukaliśmy. Możemy wracać do domu. Możemy powiedzieć, że poszukiwania były zakończone sukcesem. Wrócimy do niej jutro. Żeby jeszcze głębiej iść. Tylko ja będę musiał się jeszcze bardziej przygotować, jeżeli będę chciał jeszcze głębiej iść w tej jaskinie. Bo to tak wiecie. Oh, it's not. It's not. Jezu, ile ja tu pochodni popostawiałem. Ja pierdzielę. Mogę spróbować naprawdę iść do domu. Choć może to być lekkim wyzwaniem. Choć jestem przed domem. Żeby żadnego moba nie było przy domu. Czy tam jest creeper? O Jezu! Czy tam... Zombie villager? What the fuck? This shit crazy, bro. Haha, chuje wy. Kto chce teraz się napierdolać? Przepraszam. Te cave'y są straszne. Kurwa, jakby tak pomyśleć na serio, to one kiedyś nie były aż takie złe. Ostatnie, jak chyba po update'ach, ja tylko takie chyba tak
takie je zrobili, bo one nie były wcześniej takie straszne. Ja sobie chociaż tak nie przypominam, że były takie straszne. A one są, Jezus Maria, zawału można dostać, nie? Jezus. O, mój... No dwie strzały. No ta, tyle kurwa strzał, co on we mnie już wystrzelił, to się nie dziwię, że mam dwie strzały. I udało nam się z żelaznym. Ale to ja teraz szybko sobie poprzepalam. Tutaj włożę 11. I tam włożę 11. Tu włożę jakoś 10 drewna. No, tak niech się przepala nam. Czy może coś nowego w wiosce jest? Larmora mnie jakoś nie zniszczyli, nie? Nie. Ty! Chamie! Halo! Stoi se pod dachem, chujek! Haha! Motherfucker! Not good, my friend, not good. To ja myślę, że... O! Ha! Ha! Myślę, żeby tutaj może zacząć też kopać. W dół. No, to było fajnie tutaj sobie zrobić wejście takie do jaskini. Nie uważacie? Napiszcie mi, co myślicie o... Wypierdalaj. My friend. Go away, please. Bro. Tu jak coś może będę mógł zacząć. No ziomuś, to twoje, kurwa, twoje, że się wpierdalasz. Napiszcie, czy byście chcieli. O. Oczywiście. No, co ty chcesz, chłopie? Halo. What do you want from me? Jezus Maria. Tu było takie fajne wejście, można było sobie zrobić i oświetlić jej wszystko. Ale jak cię pierdolę, wyjdź. Będę mógł tutaj właśnie zrobić. Tu dużo jest tego w ogóle. Wungiela. Węgiela jest bardzo dużo. To pozbieram sobie ten węgiel i wracamy. Znaczy jeszcze zejdziemy sobie do wioski, zobaczymy co u moich ziomków. Odwiedzimy wioskę. Na następny odcinek napiszcie mi. Szkielet się gdzieś pali. Na następny odcinek mi napiszcie, jak się konie. O ten. Bro. Jak można konia uspokoić, to znaczy zrobić, żeby był twój albo owca, albo coś. Co mieć zwierzaka domowego? Nie chcę być taki samotny w tej grze. Musicie to zrozumieć. Bo w samotnym mieszkać też nie jest dobrze. Obiad. Obiad w całej wiosce. Jezus Maria. Dobra ludzie, to... tak. Zobaczmy. Nie respawnuję ten, no. Nie, no. Szkoda. Będziemy mogli też się raz przejść, poszukać innych wiosek. Nasz... Ten. Co ja zasadziłem. No, i jak dzisiaj kopalnię zrobiliśmy, to w następnym odcinku zajmiemy się robieniem farmy. Też o kopalni się pewnie przejdę, ale też główną część zaczniemy robić, żeby farmę tutaj sobie zrobić przed domkiem. Więc mamy 11, mam 22 żelaza. Nice. Więc tak ludzie, to było na tyle w tym odcinku. Myślę, że wam się spodobało. Jeżeli tak, zostawcie łapeczkę w górę. I widzimy się w następnym odcinku. Na razie.